Państwa, nie wiem, czy to są jakieś eksperymenty naszego radia TOK FM, Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra, ale jeżeli jest niedziela, sytuacja taka, że ja nawet się trochę spieszę na Nikę do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i że tam tylko ten 105 jedzie, a przecież ja, gdybym tak miała dojechać do centrum i przesiąść się w 127, który też do BUW-u na dobrą 5,6 jedzie, no to mogłoby to być z komplikacją. I teraz tak, w niedzielę, uwaga, i co sekunda, proszę Państwa, jak ten T-Mobile, uwaga, na koncie są zaległości. I zanim by człowiek się tam połączył z infolinią, to musi się nasłuchać, musi się dać upodlić, tylko dlatego, że państwo polskie dopuszcza tego rodzaju firmy jak T-Mobile i inne, które po prostu męczą Polaków, które męczą ludzi. I jako tych nędzników, jako tych dłużników pokazują, że coś muszą zapłacić, że coś jest niezapłacone, że w końcu jak będzie tak gadał, to i tak się z infolinią nikt nie połączy. Dlaczego? Dlatego, że kolejka job twaju mać na infolinii T-Mobile, którą tutaj ludzie, którzy kiedyś lubili nawet T-Mobile, nazywają wielką pajęczycą. I czy to o to chodzi, że skoro T-Mobile jest amerykańską, powiedzmy, firmą, czy to Ameryka chce zapanować w jakiś sposób nad Polską? Czekamy na 105 i wypatrujemy 105 jak UFO. Na UFO czekamy, aż w końcu będzie tak, że ja zrezygnuję. Jak zwykle to mam w zwyczaju, że często jadę gdzieś i rezygnuję potem. Zdradzę Państwu tylko tajemnicę, że jak zobaczyłam schody na stawki 3 na 5, takie standardy są w Warszawie na psychologii. Zobaczyłam te schody, to wtedy, kiedy jechałam na egzamin, aby na psychologię zdawać, a przyjąć się, no to tego samego dnia zawróciłam, skręciłam, bo przypomniałam sobie te schody brązowe, a trzeszczące, które do dupy pasują. Dziękuję.